co, trudno mi powiedzieć. Zwykle jest tak, że teatr dysponuje jakimiś wejściówkami dla najbardziej zagorzałych fanów i dziennikarzy, no ale to są gdzieś jakieś takie jaskółki. Natomiast pula biletów, ta filantropijna, one były droższe, no ale to dlatego, żeby uzbierać na stypendium. Za to uprawniały do uczestnictwa w spotkaniu z artystami po koncercie, no, tak zwanym koktajlu pokoncertowym. One zostały wszystkie wyprzedane, także jest nieprawdopodobna frekwencja i jeśli to ma sens, żebym ja zwracał się do anonimowej, ale cennej publiczności, której nie widzę, a która teraz widzi mnie, no bo telewizja. Tak działa telewizja, tak. To chcę wyrazić ogromne uznanie i wdzięczność dla tej publiczności, bo wiadomo, że jest wiosna, zrobiło się ciepło, jest długi weekend, są wyjazdy, a jednak ludzie no przyjdą na ten koncert dzisiaj. No, no niesamowicie po prostu. I ostatnia rzecz, panie Pawle, na sam koniec. Czy takich osób jak Wojciech Drabowicz dzisiaj jeszcze jest dużo? Chodzi mi o to takie podejście, jak pan mówił, z jednej strony społecznika, osoby, która chce pomagać innym, która mimo iż ma format europejski, światowy, to pamięta o tym miejscu, z którego się wywodzi, o tych młodych ludziach, którzy też w pewnym momencie potrzebują pomocy, potrzebują, żeby ktoś do nich wyciągnął rękę. Czy w tej, przepraszam za sformułowanie, ale jednak mimo wszystko chyba branży i chyba w pewnym też sensie show biznesie, który gdzieś coraz mocniej w świat opery wchodzi, jest miejsce dziś na takie zachowania jeszcze? Nie dość, że jest miejsce, to w dodatku, no widzę to na każdym kroku. Tak naprawdę ludzie mają ogromny głód wartości. Zresztą my w naszej działalności filantropijnej, dobroczynnej też to spotykamy. To znaczy od rana do popołudnia jako zawodowcy różnych branż stykamy się ze światem, w którym te wartości są schowane. Liczy się skuteczność. Ale potem, kiedy przyglądamy się z innej perspektywy życiu, widzimy, że jest ogromne zapotrzebowanie na takie właśnie postawy. I ten koncert jest najlepszym tego przykładem. Istnieje cała masa ludzi w Poznaniu i w innych miastach też, i w ogóle wszędzie w Polsce, w różnych kategoriach wiekowych, którzy tylko czekają na odpowiedni pretekst. Nie tylko po to, żeby wyjąć ten już coraz bardziej zakurzony smoking z szafy i mieć po co go ubrać, ale po prostu, żeby zetknąć się z czymś wartościowym, bo na co dzień na ulicy tego nie mają. Ten koncert jest takim właśnie wartościowym przejawem. A co do innych podobnych do Wojtka, tak, jest ich bardzo wielu. Przede wszystkim to są ci, którzy przyjeżdżają na te koncerty śpiewać. Chociaż wcale nie musieliby. I nikt nie miałby prawa ich za to skrytykować. Nie, oni przyjeżdżają. Jest bardzo wielu wybitnych Polaków wszędzie, o których milczymy. Nie mam pojęcia dlaczego. No teraz duży kaliber. Henryk Wieniawski. W Poznaniu odbywa się najpoważniejszy konkurs skrzypcowy nie tylko w Polsce i pewnie nie tylko w Europie. Gdzie jest ogólnopolska promocja tego konkursu? Bardzo jej niewiele. W Poznaniu tak, zajmujemy się tym, moglibyśmy bardziej. To samo dotyczy konkursu lutniczego. No to są takie nasze hity eksportowe w kulturze. Może kiedyś będziemy potrafili z tego skorzystać. Tak. Ja cieszę się, panie Pawle, z tego, że są takie osoby jak pan, że jest całe grono osób wokół pana, które chcą działać filantropijnie, które chcą pokazywać, że świat nie jest tylko taki, jak na co dzień możemy go oglądać za oknem, ale po prostu ma też swój inny wymiar. Panie Pawle, dobrej zabawy dzisiaj życzymy, bo przecież to będzie też uczta dla wszystkich. Uczta będzie Romanów. Z całą pewnością. Wszystkiego dobrego, panie Pawle. Bardzo Paweł dziękuję. Posadzy, Lions Club Poznań, Rotunda. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich. A my jeszcze na momencik będziemy zaglądać do prasy lokalnej. Później przed nami prognoza pogody. Salon fryzjerski dla psów sprosta nawet najbardziej wymagającym pupilom. Fachowa i miła obsługa, strzyżenie, trymowanie, rozczesywanie i kąpiele kosmetyczne. Przygotowywanie zwierząt do wystaw i szeroka gama kosmetyków. Najlepsze usługi dla Twojego pupila.
Salon fryzjerski dla psów. Poznań, ulica Krzyżowa 3. Telefon 061 832 15 44. Wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze. Niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa, naprawa na miejscu lub holowanie pod wskazany adres klienta. Oraz auta osobowe. Firma Furman, ulica Chudzickiego 14, Luboń. Numer telefonu 601-72-2727. Momentem Wojciech Drabowicz i kultura, no przez to największe K, opera, teatr wielki, wszystko takie majestatyczne, ważne, dostojne, no ale też i ważne pod kątem pomocy dla innych, dla młodych artystów. I przed momentem u nas w studiu o tym pan Paweł Posadzy, Lions Club Poznań Rotunda. A teraz też o kulturze, ale już o takim nieco innym wymiarze kultury, ponieważ Noc Muzeów to przecież też wydarzenie ze świata kultury, ale takiej otwartej kultury dla nas wszystkich. Fani Nocy Muzeów już planują trasy po mieście. Podczas tej jedynej nocy w roku muzea i galerie przeżywają oblężenie zwiedzających i jak zawsze w tym momencie pojawia się jedno słowo, no może inaczej, jedno zdanie, jeden cytat, no który pewnie będzie jeszcze powtarzany niejednokrotnie. Życzmy sobie, żeby takiego oblężenia, żeby takich tłumów w muzeach w Poznaniu, w Wielkopolsce, w całej Polsce, no i też pewnie w Europie, bo to przecież także ta noc, kiedy muzea w Europie otwarte są, żeby takie tłumy właśnie w tych miejscach przebywały nie tylko tej jednej nocy, ale każdego innego dnia w roku. Ale już dziś wiemy mniej więcej o tym, czego możemy spodziewać się po tych poszczególnych placówkach, które udział już swój zgłosiły w tej edycji Nocy Muzeów. No i tak między innymi. Bardzo proszę sobie posłuchać, bo to brzmi naprawdę interesująco. Wielkie pranie w Muzeum Etnograficznym. No to jest rzecz tylko i wyłącznie jedna, bo jeszcze między innymi będzie można spotkać bamberki. To już oczywiście w Muzeum Bambrów przy ulicy Mostowej, a gmach Główny Muzeum Narodowego. No to już jest miejsce, gdzie każdy będzie mógł się przekonać, no czym jest plakat. To jest rzecz pierwsza, bo i takie atrakcje będą przygotowane. Będzie można też posłuchać, uwaga, śpiewu w Muzeum Narodowym, no i też oczywiście wiele innych placówek muzealnych w naszym mieście mamy. No i też tylko przypomnę o tym, o czym dziś już mówiliśmy. Audiodeskrypcja, czyli coś, co wkracza teraz do muzeów, a więc osoby z wadą wzroku, osoby też no, niewidome zupełnie, te osoby, które nie mogą oglądać tego, co przed nimi, będą mogły poczuć sztukę. No i jeszcze pewnie nie w pełnym wymiarze podczas tej nocy muzeów, ale podczas tych następnych. Mamy nadzieję, że już tak, a więc artyści niewidomi to jest rzecz jedna, ale odbiorcy sztuki niewidomi również to jest prawdziwa nowość w Polsce. W Europie już to funkcjonuje od lat wielu, a więc Noc Muzeów po poznańsku. Tym razem Głosy Wielkopolski, strona 10. No to jeszcze skoro tak mówimy o zwiedzaniu, o tym co warto zobaczyć, no to motyle warto zobaczyć, oczywiście, bo to przecież zwierzęta piękne. Wyprawa do krainy barwnych motyli. Najpiękniejsze motyle będzie można zobaczyć w Nowym Zoo. W tym roku motylarnia w najbliższą sobotę w Nowym Zoo otwiera podwoje dla zwiedzających. Znajduje się ona w odległości około kilometra od wejścia głównego w budynku byłego baru Perkos nad Stawami, ale jest to całkiem niedaleko słoniarni. Jedna z tras od słoniarni do wyjścia właśnie prowadzi obok motylarni, czyli no, na pewno ci, którzy do zoo się wybierają, odwiedzają właśnie słoniarnię, no to później nie będzie wielką sztuką, no bo nie będzie trzeba zbaczać z trasy, żeby również odwiedzić motylarnię, która od tej soboty otwarta będzie dla Państwa. Głos Wielkopolski, strona 10. No to jeszcze o jednym wielkim, długo wyczekiwanym otwarciu. To już nie Poznań, to już nie zoo, to muzeum, no może i muzeum, ale jednak wolałbym tutaj używać innej nazwy, zamek Kurnicki. Gdyby ktoś rzucił bombę atomową na Kurnik, z całego miasteczka przetrwałby tylko ten most. Tak mówił wczoraj profesor Tomasz Jasiński, dyrektor Muzeum w Zamku Kurnickim. No bo ten właśnie most, a dokładnie
3, 2, 1. Ten właśnie most. Most, na który długo, długo musieliśmy czekać. Najpierw długa batalia o to, kto ma finansować odbudowę tego mostu. Później prace trwały. Teraz już wszystko jest jasne. Most otwarty wczoraj. Ten właśnie uśmiechnięty. Bardzo mocno uśmiechnięty wczoraj, bo i powód do radości miał. Profesor Tomasz Jasiński otwierał ten właśnie most. No i zapraszał gości do korzystania z tego wszystkiego, co w swoich zbiorach ma Zamek Kurnicki. A do zamku już można wchodzić właśnie przez ten most, czy też inaczej, będzie można wchodzić od 10 maja, to ta oficjalna data otwarcia właśnie tego mostu. Po remoncie przetrwa wieki, tak jest zatytułowany ten artykuł Mateusza Witczaka, strona 5, Gazeta Wyborcza, dodatek lokalny. I jeszcze fakt na sam koniec i apel: nie zabierajcie nam nocnych autobusów. Zmiany, które planują urzędnicy z ZTM, mogą uderzyć w pasażerów. No i o tym, w jaki sposób mogą te zmiany uderzyć i w jaki sposób teraz pasażerowie bronią się przed tym właśnie uderzeniem, o tym wszystkim dziś fakty, strona 1, dodatek lokalny. No to tylko jeszcze jedna rzecz, no nie byłbym sobą, muszę o tym powiedzieć, czasu mało, ale musimy o tym powiedzieć. Widzę mistrzów El Clasico dla Barcelony, czyli Real Madrid, FC Barcelona. 0-2. Barca wywozi z Santiago Bernabeu cenne zwycięstwo 2-0 i no, jest w bardzo dobrej sytuacji przed meczem rewanżowym. Komentarze ze strony José Mourinho, ze strony Pepa Guardioli. To wszystko dziś w Gazecie Wyborczej, między innymi, bo oczywiście wszystkie dzienniki ogólnopolskie o tym wydarzeniu sportowym piszą. No to jeszcze przed nami prognoza pogody i czas na pożegnanie. Pogoda? No tak, bo to i słowo przecież, które ma końcówkę żeńską, jak kobieta zmienna jest. Raz były chmury, później było słońce, teraz jest słońce, ale jeszcze tam gdzieś, tak tutaj chociażby w kierunku Starej Gazowni, widzimy chmury, które gdzieś tam jeszcze obecne są i mogą dziś w Poznaniu się te chmury również pojawiać, bo tak ma dziś być. Czasem słońce, czasem chmury bez deszczu. Na szczęście dziś do 24 stopni, taka wartość na termometrach po południu będzie dziś w Poznaniu. Ciśnienie to 1007 hektopaskali, jutro 23 stopnie, 1006 hektopaskali i zachmurzenie jeszcze umiarkowane. Pogoda zacznie nam się zmieniać na gorsze dopiero od soboty. No to tyle na dziś w początku dnia. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Godzina 18 to wieczór w telewizji ONTV i Patrycja Felińska. Godzina 18.30 to raport. Jutro godzina 9 to początek dnia. Jutro mówić będziemy o drzwiach otwartych w Teatrze Wielkim. Dziś Wojciech Drabowicz in memoriam, czyli także temat z operą w tle. Jutro opera już nie w tle, ale na planie pierwszym, ponieważ w sobotę będziemy wszyscy mogli zobaczyć to, co na co dzień ukrywa przed nami Teatr Wielki. Jutro właśnie u nas w studiu goście z opery mówić będą o tym, co zobaczyć w sobotę będzie można. Jutro także bardzo dużo informacji o Janie Pawle II, o tych poznańskich, o tych wielkopolskich obchodach, beatyfikacji Jana Pawła II. Zapraszamy i polecamy się jutro od godziny 9. Za dziś dziękujemy. Do zobaczenia. Prezenterów ubiera firma Pacolorente. Po koszule są męskie.